Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żarpanżur. A dzisiaj zrobimy coś, co nie ino ma zastosowanie w kuchni, ale też w medycynie. Zrobimy gęsi smalec. Z gęsi brzucha delikatnie odrywamy fet. Fet krojemy teraz na drobne wyrfle. Do garka wlewamy teraz dwie łyżki wody. Wciepujemy pocięty fet. I fest pomału roztapiamy wszystko na małym ogniu. Pamiętajcie, co by to dużo świerlać, co by nam się nie przypoliło. Pamiętajcie, że tłuste musicie dużo mieszać, co by wam się nie przypoliło. No i skwarki nie strzelały tak jak teraz pokazuję na filmie. Jak skwarki dostaną koloru, możemy dociepywać cebula. Jak chcecie tłuste z gęsi wykorzystać w celach zdrowotnych, nie dodajecie oczywiście żadnych przypraw i cebuli. Wiem, że do dzisiaj smalec taki jest używany w medycynie ludowej. Sam jako dziecko przy ostrym przeziębieniu miałem smarowany nim klata i wyzdrowiałem. Jak będziecie widzieć, że cebula na krawędziach robi się taką złotawą, brązowawą, to możecie ściągnąć już garnek z ognia. Ona będzie teraz na boku, a my przyprawimy tłuste solą i majerankiem. Tłuste musimy teraz dobrze wymieszać, żeby nam się sól trochę spuściła. Doprawimy stopniowo, żeby nie dać za dużo. Ilości wam nie podołek, bo w zależności od tego, jakie duże będziecie mieć te sadła i ile wam wyjdzie z tego fetu. Jeszcze gorkie tłuste przelewamy teraz do krauzy. Oczywiście to najlepsze też. Krauza szczelnie zakręcamy. I jak nam wystygnie, możemy wstawić do lodówki. Tu z tym możecie się poszmarować oczywiście chleb, albo jakoś rzymła, ale też się super sprawdzą do kapusty zasmażanej, albo ostatnio, że robił pierogi z kapustą i grzybami. Taką mało ciekawostka jeszcze, tłuste z gęsi nie stosuje się ino we kuchni, ale możemy się szmarować nawet nim kolana i kręgosłup. Teraz podam wam lista składników, za dużo ich nie ma. Jakbyście coś robili inaczej, albo zrobilibyście inaczej, piszcie w komentarzach. Jak wam się podobało, palec w górę, subskrypcja i życzę wam smacznego!